To, co zaproponował prezydent w zamian za to, co zawetował, no jest groźniejsze dla Polski, dla demokracji, że przypomnę chociażby tę izbę, do której on ma wskazać sędziów i która ma rozpatrywać oprócz spraw dyscyplinarnych i nie dyscyplinarnych, tylko tej nadzwyczajnej skargi jeszcze sprawy wyborcze. Ale to, jaki prezydent ma stosunek do konstytucji. Na przykład było wczoraj widać w tym wywiadzie w Kawie na ławę z Bogdanem Rymanowskim, który go pytał o prezes Gersdorf, dlaczego prezydent proponuje rozwiązanie, w którym przerywa się jej kadencję. On się na to uśmiechnął chytrze i powiedział, że no jaką tam kadencję się nie przerywa? Przecież po prostu ona wchodzi w wiek emerytalny, no nie może być prezesem ktoś, kto nie jest sędzią, prawda? No tak, no ale to jest... Ale czekaj, dokończę. No i na co Rymanowski mu mówi, no jak panu ktoś wytnie taki numer, na co prezydent zaczął naprawdę autentycznie chichotać i powiedział, no ja jeszcze do wieku 65 lat to jeszcze mam czas, to no. Już trzeba by lepiej tą konstrukcję zrobić. No ageism, i to pokazuje, tak zwany i ageism. To nawet nie chodzi o ageism, bo oczywiście, że nie było to delikatne. Natomiast chodzi o to, jakie on ma podejście do konstytucji, że są to jakieś szachy, jest to jakaś gra, jest to jakieś okiwanie, podczas kiedy my mówimy o akcie prawnym, który zawiera podstawowe wartości i zasady działania demokratycznego państwa prawa. Nie jest to pierwszy polityk, ale tu nie chodzi o to, czy pierwszy, czy drugi, to chodzi o to, że prezydent. Dobrze, no. Nie, no, jednak problemem jest to, że w tych ustawach, no ewidentnie, w tych projektach są ewidentnie przepisy łamiące konstytucję, tak jak ten o kadencji. To jakby od tego się nie da uciec akurat, jak rozumiem. No, a to nie przedawnianie odpowiedzialności dyscyplinarnej, że będzie można wszcząć sprawy, które już zostały prawomocnie zakończone. Dobrze, no robisz wokół znowu, no tak, no oczywiście. Ale właśnie... No, ale przepraszam cię bardzo, to są konkrety. Rozumiem, dobrze, Ewka, tylko twoje wzmożenie pokazuje, że ty uważasz, że lepiej, żeby Ziobro tym zarządzał niż prezydent, że prezydent jest jeszcze gorszy niż Ziobro. No, otóż ja tak nie uważam. Z dwojga złego wolę, żeby Duda mianował nie tych... Nie ma złego, nie, trzeba jest trzymać się wartości. Dwojga złego, bo żyjemy w rzeczywistości politycznej, ona jest jaka jest. PiS ma większość, może robić prawie wszystko i jak pokazał, również potrafi łamać konstytucję. Słuchaj, i robić rzeczy ten. W związku z tym a jak z dwojga pokazało złego, życie, wszystko może być, znaczy, można być oczywiście, dealu. Można być strasznie bezkompromisowym i się, rzecz tak powiem, wzmagać i unosić i tak dalej. No, ale... Natomiast ja wolę, Grzesiu, żyć w rzeczywistości. Na ten temat... Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.